Jakiej relacji chce Wasza osoba ukochana? Dzisiaj do wyboru dwie grupy. Karty Lenormanda, grupa numer 1 i kwarc fioletowy, czyli ametyst. I grupa numer 2 to karty Tarota lub kwarc cytrynowy do wyboru, tak? Czyli 3 sekundki, wybierzcie grupę intuicyjnie, gdzie Wam oko leci, gdzie Wam po prostu oko przyciąga. Niemniej jednak zapraszam do wysłuchania całej wróżby, ponieważ te dwie karty, te dwie talie kart Tarota mogą coś istotnego jeszcze dopowiedzieć. Często to harmonizuje ze sobą, czyli zapraszam, by zostać na cały filmik, kochani. Oczywiście ja Was proszę o subskrypcję, o lajki, o komentowanie, czy ta grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami, czy pasuje, czy Wasz wybór był trafny. Zapraszam również na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, powróżę Wam wtedy prywatnie, wyślę Wam od razu odpowiedź, kiedy mam termin wolny i jakie są warunki, jakie robię, jakie różne różnorodne robię wróżby indywidualne. Zapraszam Was serdecznie. Tak, czyli zaczynamy od grupy pierwszej, karty Lenormanda. Jakiej relacji chce osoba ukochana? Jakiej relacji ze mną on chce? 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 O lala. Kochani, mamy, znaczy na pewno chcę relacji stabilnej. Mamy dom, tak? Dom mówi w Lenormandzie o stabilnej relacji, być może zamieszkaniu razem, oficjalnej, normalnej, długotrwałej relacji. Czyli mamy tutaj już stabilna relacja. Mamy otwarcie się nowego rozdziału, tak? Czyli wszystkie jakieś niejasności, by tutaj wyjaśnić, by zacząć pisać nowy rozdział Waszej historii. Tutaj jest tęsknota, ale są również ukryte sekrety jeszcze, które on powinien z Wami tutaj jeszcze wyjaśnić. Sprawy pod osłoną nocy, które powinny być tutaj wyjaśnione. Na pewno tutaj jest dużo tajemnic jeszcze między Wami, niewyjaśnionych spraw, nieklarownych, które wymagają jeszcze pracy, tak, by w ogóle jakaś stabilność jej nastała. Na pewno myśli o Tobie, ponieważ jesteś tutaj w jego myślach, w jego rozkładzie, znaczy w tym rozkładzie jesteś tutaj centralnym punktem, prawda, w jego jakby sercu czy głowie. No ale niestety są jeszcze tutaj jakieś blokady. Blokady być może spowodowane właśnie tym, że są tu sprawy między Wami zupełnie niejasne, jakieś zablokowane, tak? Jakieś niewyjaśnione. Przez to tutaj macie oboje blokady, no szczególnie on, tak? Ponieważ pytamy, jakiej on chce relacji z Tobą, więc on czy ona, niezależnie od płci, ja mówię on, ale tutaj jeśli słucha Pan, to oczywiście ona, jakiej osoba ukochana chce relacji, więc tutaj są jeszcze blokady, jest jakaś, być może myśli on, że jest mozolna droga do przebycia, by w ogóle ta relacja była dobra, by nastała, by była rzetelna, by była stabilna, że potrzeba dużo pracy mozolnej, jest to ciężka droga, jest to obciążające, obarczające, ale niemniej jednak chce stabilnej relacji, nawet i zamieszkania razem widzę. Dziękuję serdecznie. Grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą, kochani.
Grupa druga to cytryn i karty tarota. Jakiej relacji on ze mną chce? 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 Jakiej relacji on chce ze mną? 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 W przełożeniu mamy sąd ostateczny, czyli chce on tutaj wyjaśnienia jakichś spraw, chce narodzić się na nowo, chce zacząć nową fazę w swoim życiu, jakby odrodzić się na nowo, czy zmartwychwstać na nowo, zakończyć wszystkie swoje dotychczasowe sprawy i zacząć z Tobą nowy rozdział swojego życia, nową fazę, tak? No wiadomo, zmartwychwstanie, sąd ostateczny to narodzenie się na nowo, czyli on czuje być może, że związek z Tobą, relacja z Tobą da mu zupełnie nowy rozdział w jego życiu. No i oczywiście, jakiej relacji on chce? Kochankowie, czyli gorącej, namiętnej relacji, tak? Opartej na pięknej intymności, seksualności, emocjonalności, romantyczności. Przede wszystkim kochankowie, no ale tutaj są jakieś smutki. Być może oboje macie smutki po tym, co było, co przeminęło, co się rozlało, lub między wami są jakieś też tutaj nieporozumienia, niesnaski. Nie wiem, żyjecie jakby tutaj w smutku troszeczkę oboje. Jesteście też on, tutaj chodzi o, też o niego, bo jakiej relacji on chce, czyli on wspomina może, co było, co się u niego zepsuło, zakończyło i jakby nie widzi tutaj szans na razie, troszeczkę negatywne myślenie jest, nie widzi szansy być może na tą relację, ale niemniej jednak nastąpi ta szansa, ponieważ jeśli on chce relacji, to chce tutaj stabilności powoli z tego kochankowie, tak, z tego stanu kochankowie, powolutku będzie tutaj, nastąpi tutaj szansa na rozwój stabilnej relacji, tak, pomimo tutaj tego sceptyzmu, tych negatywnych myśli, ale może tutaj być właśnie szansa, nowa próba na coś stabilnego, na stabilną relację, ponieważ as pentakli, kochani, as monet, mówi o nowych planach, tak, które chce on realizować, nowe działanie, tak, nowe plany na nową relację, na nowy związek, na coś właśnie, co odrodzi się w jego życiu na nowo. Tutaj mamy jednak piątkę buław. Piątka buław to może jakieś sprzeczki między wami, może jakieś tutaj jeszcze rozpychanie się łokciami, walki ego, konflikty, rywalizacja, może jakieś inne tutaj osoby, które się wtrącają, czy inne osoby, które jeszcze są tutaj, rywalki, konkurentki, konkurencja, no jakieś tutaj sprzeczki są, sprzeczki, nie wiem, no nie daj Bóg kłótnie, nie daj Bóg jakieś, właśnie tak jak mówię, dwa silne ego, które się tutaj ścierają, to trzeba byłoby właśnie wyeliminować, ponieważ tutaj przez to być może jest smutek i sceptyzm, no ale kochankowie i nowe działanie dla czegoś stabilnego, odrodzenie się na nowo, takie tutaj wychodzą mi karty na ten temat, jakiej relacji ona chce. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i zapraszam Was oczywiście codziennie na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.